Cześć kochani, witajcie w pierwszym vlogu w nowym roku. Musimy się wyrwać, jedziemy do Mrągowa, do miejsca, którego znamy. Lubimy, co prawda nie jest to sezon na Mazury. Po sezonie jest też pięknie, uwierzcie mi, naprawdę ja uwielbiam Mazury, co prawda droga jest dość kiepska, pozostawia wiele do życzenia. Jednak planujemy wrócić przed tą falą powrotu z długiego weekendu. To jest tak naprawdę pierwszy vlog od 25, jeżeli dobrze pamiętam. Widzieliście filmik z holem, takim wyprzedażowym, ale jeszcze się tak do Was nie odzywałam. Obiecałam Wam swego czasu, wydaje mi się, że to było właśnie 25, że pokażę Wam, jak robię zupę grzybową. Nagrałam tą zupę grzybową, tą przebitkę, więc będziecie mogli ją zobaczyć w tym momencie. Spuściłam sobie już masło na patelni, teraz dodaję mąkę. I mieszam, mieszam. Można dodać trochę soli. Trzeba bardzo, bardzo energicznie mieszać, żeby nie zrobić takie grudki. Tylko gładki sos. Może być trochę za mało tej mąki, nie ukrywam. Że to zależy, jaki macie gar zupy i jak bardzo gęsto lubicie. No ale tyle myślę, że wystarczy. Tutaj dodałam gdzieś tak dwie łyżki do zupy mąki. Dodaję. Zobaczcie, jak gęstnieje. Gotuję, aż nie będzie tych grudek i w takiej formie będziemy to zaraz dodawać do naszej zupy, a zupa wygląda cudownie i pachnie bosko, smakuje także. Z zasmażką to już w ogóle będzie czat. No, widzicie, już coraz gładsza konsystencja. Myślę, że ciut mogę dolać i zaraz zupa będzie gotowa. Oczywiście ona się jeszcze musi troszeczkę pogotować, jak już dodamy tą zasmażkę, no ale to jest jakaś tam formalność. Tak mniej więcej wygląda zupa, na razie jeszcze musi się podgotować. Tutaj mamy kompot, zupa wyszła bardzo smacznie. Miam, miam, miam. Jak widzicie, zupę grzybową robi się naprawdę bardzo szybko. Nie musi to być zupa tylko i wyłącznie na Wigilię, ale także na jakieś specjalne okazje, jakiś obiad rodzinny. Także jeżeli będziecie mieli ochotę i lubicie zupę grzybową, to można ten przepis bez problemu wdrożyć. Święta nam minęły w bardzo rodzinnej atmosferze, spokojnej, bezstresowej. Zrobiliśmy pierwszy dzień świąt, było fajnie, tak naprawdę bez spiny, że tak powiem. Odpoczęliśmy. Nie odzywałam się do Was, w sumie jeszcze na Instagramie nawet się do Was nie odezwałam, chociaż już może kiedy ten film wrzucę na Instagramie już coś będzie wiadomo, ale chciałam trochę się zresetować. Ja zaciągam najwięcej inspiracji, kiedy odpoczywam, kiedy mam wypoczętą głowę, wtedy dużo pomysłów przychodzi do mnie sama. Co chcę zrobić, jak chcę przearanżować różne rzeczy. Postanowienia noworoczne, ja wiem, że to jest takie oklepane. W sumie ja nigdy takich postanowień noworocznych nie wdrażam, bo zawsze generalnie jakiekolwiek postanowienia, które mam, to są w okolicach moich urodzin albo świąt. Mimo wszystko postanowiłam, że chcę zmienić parę nawyków. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to mogę Wam o tym opowiedzieć. Czuję się wypoczęta, bardzo wypoczęta. Myślę, że to też po mnie widać. Gotowa do działania. I z góry Was w ogóle przepraszam za odgłosy. Nie wiem, czy coś słyszycie, ale mamy dom pełen dzieci. Rumor, gwar i pozytywna energia. Oczywiście, mimo wszystko. To jest niesamowite, słuchajcie, że w styczniu są jeszcze zielone trawy i pola. Pogoda w tym roku zaskoczyła wszystkich zdecydowanie, bo nikt się nie spodziewał, że nie będzie śniegu. Nie wiem jak u Was, przynajmniej u nas nie było śniegu w ogóle na święta. Jest przyjemnie, jest bardzo fajnie i mam nadzieję, że spędzimy super czas, odpoczniemy i pobędziemy przede wszystkim razem rodzinnie, o co nam chodzi. Na śniadaniu jest bardzo dużo różnych fajnych smaków. Między innymi takie mazurskie ziemniaki, to jest jakiś przysmak, taki mazurski ziemniak pieczony, jak mi powiedziała Pani.
grejpfruty, jajka, pasztet, chrzany, pyszne, są różne rodzaje pieczywa. Między innymi taka bułeczka słodka, jajko na twardo, jajecznica, no wszystkiego po trochu. Pyszne są jogurciki, truskawkowe z płatkami i owsianka. Zaraz sobie nałożymy naleśniczki. O, bo zrobiłam takie pyszne im kakao z mleka ciepłego. Dobrze, idź. Pyszne jest, tylko że no, trzeba było je zrobić. Nie było gotowego takiego z ekspresu, no ale to nawet i lepiej. Zobaczcie, jaki tutaj jest w ogóle piękny widok naszego śniadania. Las, jezioro przed nami, które na pewno Wam pokażę zaraz ze spaceru, co będziecie mogli zobaczyć. Pokażę Wam jeszcze szybko rzeczy, które zabrałam ze sobą na wyjazd. Nie ma tego dużo, bo nie planuję tutaj się jakoś stroić czy malować. Oczywiście mamy w hotelu tutaj mydło do rąk i balsam do rąk, balsam do ciała, żel pod prysznic, szampon i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja i tak zawsze biorę swoje produkty. Uważam, że nie ma nic lepszego niż moje produkty do makijażu, co jest dla mnie akurat bardzo ważne, bo to jest super przygotowanie przed pielęgnacją. Na przykład Clinique, jeden z lepszych, czy mam taki jeden z... końcówkę już w zasadzie z Lancome. To nie jest pod prysznic, to jest taka woda, płyn micelarny, super. Naprawdę wystarczy jedno pociągnięcie wacika i wszystko zmywamy. Ja kosmetyki z Lancome bardzo lubię. Uważam, że są super, tak samo jak z Estée Lauder czy z Clinique. Clinique uważam, że ma jeden z lepszych, chociaż teraz używam czegoś innego do demakijażu w domu. Pokażę Wam Apothecary, taki fajny żel. Jak wrócę, to Wam pokażę. Tutaj mam jeszcze Moisturizer, to jest żelowa konsystencja, bardzo fajna. No, planuję raczej tutaj się nie malować, chociaż nie wiem, jak się Wam pokażę bez makijażu, ale tak czy siak fajnie to... nawilża skórę. To jest z kalendarza adwentowego, te zifrosze też są z kalendarza adwentowego. Trzeba to wykorzystać i właśnie na takie wyjazdy, mimo że w tych hotelach najczęściej jak jesteśmy są te wszystkie produkty do włosów i tak dalej, to biorę zawsze sobie jakąś maskę, odżywkę do włosów. Oczywiście czasami zapominam szamponu, chociaż to mi się naprawdę raczej rzadko zdarza. Mam ze sobą szampon, natomiast nigdy nie zapominam maski do włosów ani odżywki, bo uważam, że moje są lepsze, tak że powiem, lepiej nawilżają i tak dalej, więc to są te z kalendarza adwentowego z Yves Rocher, balsam do ciała, chociaż też tutaj jest strefa spa, można sobie pójść na jakiś zabieg. Dzisiaj sobie zrobię tą maskę Mitomo, moja japońska maseczka i taka maseczka do ust. W sumie tak mi się przyda, mam takie wrażenie. Do tego mamy makaty, rozświetlacze, jeżeli będę się jednak malowała, ale to i tak mówię Wam, wziąłam taką minimalną, że tak powiem, wersję. Tutaj mam tą bekę, bardzo fajna paleta, inną mam jeszcze na siłownię, bardzo jej lubię. Z Estée Lauder mam tusz, perfumy wziąłam Coco Chanel Mademoiselle, Clinique, Even Better Refresh, super podkład w połączeniu z tym korektorem z Fenty. Uważam, że kombo idealne, tak samo fajnie kryje jak na przykład Double Wear z Estée Lauder, które uwielbiam. To już wiecie, krem z Lancome wzięłam do pielęgnacji, dlatego że to jest małe opakowanie. Przede wszystkim wygląda na ten nasz wyjazd. Jak się skończy, to można. Czy mi się to uda odkręcić? Cała zawartość już mi stąd zniknie i wyląduje na mojej twarzy. To można nawet coś sobie tutaj przełożyć, jakiś swój ulubiony krem. Jeszcze wzięłam Pixi. To dostałam od Madzi, mojej przyjaciółki. Bardzo fajne. Za dużo nie można tego użyć. No i oczywiście do brwi. Gimme Brow Plus. Najlepsza rzecz ever, ever, ever na świecie. No i jeszcze tutaj mam kredkę z Estée Lauder Double Wear. Też ją bardzo lubię. Paznokcie pomalowane lakierem z Eveline. To jest znaczy hybrydą. Nie pamiętam, chyba się nazywa Light Beige. Nie, Be Beige. Jakoś tak. Muszę sobie kupić nową bazę do paznokci. Także dajcie znać, jak będziecie mieć jakieś informacje, które bazy są najlepsze i które top coaty do hybrydy. To jest to mój dzisiejszy strój dnia na totalnie sportowo, na chillu. Czarne leggingsy, bluzeczka. Pod spodem mam też stanik czarny, bo chcę pójść dzisiaj na siłownię. Zastanawiam się, czy właśnie iść na tą siłownię, czy raczej iść pobiegać. Więc to są moje małe dylematy. Makijażu nie mam w ogóle, jestem no make-up. Jak nie mam makijażu, to praktycznie w ogóle nie widać moich oczu. Mam takie wrażenie. I trampki z Tory Burch. To są trampki, które bardzo lubię, są inne. Jezioro, zaraz będzie zachód słońca. Są i kaczuszki, myślą pewnie, że mamy coś do jedzenia, a my nic nie mamy. Jakie piękne, ojej.
wygląda. A my idziemy w stronę amfiteatru. Tutaj możecie z tej perspektywy zobaczyć, na razie jest pusto, ale tutaj się odbywają różne imprezy, między innymi festiwal piosenki weselnej dla zainteresowanych. No pięknie jest, naprawdę fajnie tak przyjechać na Mazury, nie w sezonie. To jest w ogóle bardzo fajna tam knajpka i taki widok. Jezu, jak ja dawno nie jadłam chałki. To już się w głowie nie mieści. Mniam. Cześć kochani, mam chwilę czasu, żeby się do was w końcu odezwać i z wami chwilę pogadać, bo nasz pobyt dobiega końca. Za jakieś 3 godziny musimy opuścić pokój. Jesteśmy po śniadaniu, po jakichś atrakcjach dla dzieci. Idziemy na basen za chwilę, a następnie na kręgle i opuszczamy hotel. Jedziemy pozwiedzać trochę Mrągowo. My tutaj wcześniej już byliśmy, także to nie jest tak, że nic kompletnie nie widzieliśmy wcześniej, ale nie byliśmy na przykład w Mrągowowil. To jest bardzo fajne miejsce związane z Dzikim Zachodem. Myślę, że też będzie ciekawie pokazać je dzieciom. W drodze powrotnej planujemy jeszcze podjechać do muzeum, także mam nadzieję, że wszystko uda nam się zrealizować. W hotelu jest mnóstwo atrakcji dla dzieci. Baseny, dmuchańce, kulki, basen z piankami, drabinki, trampoliny. No i powrót do szarej rzeczywistości. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało. Na pewno będzie to ciężkie dla dzieci, szczególnie jeżeli chodzi o szkołę, no bo w przedszkole to jeszcze nie jest tak dużo obowiązków, ale na pewno jeżeli chodzi o szkołę, będzie ciężko wrócić po tak długiej przerwie. Chwilę się wdroży moja córeczka, a później ferie. No i tak w kółko. Ferie będą 2 tygodnie, właśnie muszę pomyśleć, zorganizować dla dzieci, gdzie pojechać. Czyli rzadko je posyłam na te dyżury. Staram się zapewnić im taki full time różnych, znaczy rozrywek, nie tylko rozrywek, ale przede wszystkim, żeby zobaczyły jakieś fajne miejsca i tak dalej. W ogóle bardzo się za wami stęskniłam, już się nie mogłam doczekać vlogowania. Powiem wam, że to było mi bardzo, bardzo potrzebne. Miałam pracowity grudzień i od świąt w zasadzie do Sylwestra starałam się wyluzować. Przede wszystkim wyspałam się chyba za wszystkie czasy, bo chodziłam spać o 22:30, więc dla mnie to jest taki reset, taki wypoczynek, tego mi było trzeba. Obejrzałam w końcu serial, który mi polecaliście, Czarnobyl. Absolutnie rewelacja. To jest serial, który zaczyna się wybuchem elektrowni w Czarnobylu i kończy się procesem. Są tam realne szkody, konsekwencje tego wybuchu, więc fajnie, można się bardzo dużo dowiedzieć. No i jest to super nagrane, bardzo ciekawie opowiedziane, historie różnych ludzi oraz podejście naukowe, wszystkie emocje i wiele, wiele rzeczy dowiedziałam się, mimo że interesowałam się tym tematem wcześniej, to dowiedziałam się jeszcze więcej, więc naprawdę dużo ten serial wniósł. Jeżeli chodzi o wiedzę, bardzo wam polecam, jeżeli lubicie tego typu seriale. To jest chyba 4 albo 5 odcinków, także nie za długo, bo wiem, że są takie osoby, które nie do końca lubią seriale, bo się boją, że się wciągną i nic innego nie będą mogły robić, i ja to rozumiem, albo nie mają czasu w ogóle na to, żeby oglądać jakiś tasiemiec czy tam parę serii, bo jeżeli zaczynamy, to już nie możemy przestać. Ja miałam tak na przykład z serialem Breaking Bad. Nie byłam w stanie się zatrzymać, no tak mnie ciekawiło, co się zdarzy. Na szczęście ten serial się skończył, bo gdyby się nie skończył, to bym na pewno nie była w stanie się od niego oderwać. W każdym razie, kochani, uciekam, odezwę się do was później, teraz wybieramy się na basen. Ja pójdę na saunę, tutaj w sumie byłam już 3 razy na saunie, bo nie chodzę nigdy na saunę po treningu, bo szkoda mi jest tego mojego wysiłku. Zresztą dzisiaj rano byłam biegać, ale to raczej nie traktuję tego jak taki super, super wysiłek. Biegałam 30 minut, że też nie było nie wiadomo co. Także pójdę sobie na saunę parową, to bardzo dobrze robi na oczyszczanie twarzy. Zrobiłam sobie wczoraj maseczkę, jeszcze mi została jedna maseczka na usta, więc w sumie może sobie ją nałożę zaraz po basenie. Zresztą pokażę. Poczekajcie, to maseczka. O! Taka jest. Mi się przyda. Dzisiaj ma w ogóle spaść tutaj śnieg. Mam nadzieję, że tak się zdarzy, ponieważ moje dzieci czekają na ten śnieg. Słuchajcie, już miesiąc. Normalnie zawsze jest w grudniu. Chociaż trochę śniegu, przynajmniej w Warszawie, ale nie udało się. Nie było. No, czy w sumie to może były jakieś tam 3 śnieżynki przysłowiowe. Ale nie byliśmy w stanie wyjść na sanki, a wzięliśmy nawet tutaj sanki, bo miał padać śnieg, a nie pada i raczej się na to nie zanosi, niby o 14 ma spaść pierwszy śnieg i o 17, jakoś tak średnio, szczerze mówiąc w to wierzę. Super, ekstra, rewelacja. To jest Mrągowowil.
ale jakoś tak pusto strasznie. Raczej długo tutaj nie zabawimy, bo myśleliśmy, że będzie trochę więcej ludzi i więcej atrakcji, a o tej porze roku raczej szukać za dużo tutaj nie można, ale i tak idziemy i zobaczymy, co jest w środku. Fajnie to wygląda całkiem. Gdyby było więcej ludzi, to na pewno więcej atrakcji tym samym. Trampolina dla dzieci. O, lucky look! Biuro szeryfa, sheriff office, flaga amerykańska. Jakaś taka zdezelowana lekko. Tutaj mamy trumnę, beczki. Noclegi mrągowo, tam jest lokomotywa. No i to jest zamknięte. Jak to wygląda w środku? No całkiem spoko to wygląda, ale niestety nie mogę wam pokazać wszystkiego. Szanuj szeryfa swego, możesz mieć gorszego. No zdecydowanie możesz. Nic nie widać, widać tylko mnie. On to się odbija, także wam nie pokażę za dużo. A chciałam, miałam dobrą wolę. Wróciliśmy cali i zdrowi, sernik i piernik zadowolone, bo dostały mnóstwo jedzenia. Oczywiście były pod idealną opieką, bo zaglądała tutaj do nich moja sąsiadka. No ale wiadomo, jak wróciłam, to od razu musiałam je wyściskać, dałam im cokolwiek, sałaty i wszystko, co tylko mogłam wymyśleć, tak naprawdę, żeby je trochę udobruchać. Teraz będę przygotowywała śniadanie i to jest w ogóle coś, co robię od jakiegoś czasu i jest rewelacyjne, przepyszne, więc pokażę wam, jak to się robi. Bardzo prosto, zostawia się taką miksturę na noc. Ja to wam pokazywałam na początku filmu, ale nie mówiłam wam dokładnie, jak to się robi krok po kroku. Także teraz wam pokażę, jak coś takiego przygotować. To będzie taka owsianka, którą zostawia się w lodówce na noc i rano można ją sobie zjeść z przeróżnymi dodatkami, jakimi tylko lubicie, jakimiś owocami, orzechami, bakaliami i nie tylko. Takich słoików albo zwykłych kubeczków będziemy nasypywać między innymi płatki owsiane. Ja akurat te słoiki kupiłam w Pepco za 2 zł. No często są takie promocje Pepco. Do takiego większego słoika będę dosypywać mniej więcej tak 4 łyżki płatków błyskawicznych. Mogą być górskie. Myślę, że tyle wystarczy. Mogą być oczywiście jaglane, jakie tam lubicie najbardziej. I zrobię jeszcze dla dzieci w takim kubeczku. Ja akurat kupuję takie bio, ale robię też bezglutenowe. Teraz bezglutenowe mi się skończyły, także to już naprawdę zależy od waszych preferencji. Następnie nasiona chia. Możecie ich nie dodawać jak najbardziej, ale ja dodaję je, ponieważ są bardzo zdrowe. Po łyżce dla nas. Pół łyżki. Trochę więcej niż pół łyżki dla dzieci. Pomieszam. Powiem wam, że ja mam absolutną obsesję na tym punkcie. Mogłabym to jeść codziennie. No w takim razie dodamy 2. To się nie stanie. Ale też bardzo fajnie pęcznieją. Można zrobić taki pudding tylko z nasionami chia. Że oczywiście ich musicie dodać więcej. Teraz dodajemy tak maczę. Ja lubię maczę. Dodaję ją często. Dużo. Sobie więcej dodam. Będzie dla mnie, powiedzmy, będzie bardziej zielone. Dla dzieci też, ale mniej. I spirulinę też dodaję. Jeżeli chcecie taki koktajl albo coś takiego przygotować dla dzieci, no to spiruliny zdecydowanie mniej, bo ona ma intensywny smak. Spirulina najlepiej się sprawdza z kakaem. Też możecie dodać, jak robicie jakieś smoothie, powiedzmy bananowe, bananowo-czekoladowe. Im to naprawdę malutko, to naprawdę jest bardzo intensywny zapach. Aby sobie nie wyczuły. Ja nie będę tutaj dodawała kaka, ale rano dołożę różne owoce. To myślę, że tutaj mogę dodać płatki czekoladowe. Wtedy jest
łatwiej do tego nakłonić. Aronia, owociki róży, szparagi dodam nam tylko. Taki spacofik. I tutaj mam unikalny miks superfood z spiruliną, siemieniem lnianym i chlorellą, więc bardzo zdrowe. Sobie więcej dodam. O, może być troszeczkę mniej. Tutaj. O, będzie dobrze. No i tak naprawdę na tym etapie to jest wszystko. I pozostaje nam jeszcze to dosłodzić. Ja to dosłodzę oczywiście syropem klonowym. Dobrze to trzeba wymieszać. Ja dodaję syrop klonowy, ale możecie dodać inne rzeczy. Jest cukier, no ale to już zależy od Was. Zaraz po ten syrop pójdę. Zaraz go dodam najpierw mleko. Znaczy możecie dodać zwykłe mleko. Ja dodaję napój migdałowy, bo uważam, że to jest wtedy najlepsze. Oj, chyba troszeczkę za dużo tego mleka dodałam. Chociaż jest dość sporo nasion chia. To myślę, że będzie ok, bo ostatnio robiłam tak mniej więcej do połowy. No i wtedy dużo owoców, orzechy i inne nawiersze. Ten najbardziej zielony jest dla mnie, że będę wiedziała, jak odróżnić te kolory. Teraz tylko syrop klonowy i wsadzamy do lodówki na całą noc najlepiej lub minimum 4 godziny. Następnego dnia mamy super śniadanie. Myślę, że to jest idealna w ogóle opcja dla osób, które pracują i wcześniej wstają. Można od razu to sobie wyjąć z lodówki. Nawet jakiś słoik szczelny. Bierzecie do pracy, dodajecie jakieś owoce. Nawet w drodze możecie to zjeść. Także jeżeli macie ochotę, to Was serdecznie zapraszam. Zróbcie, dodajcie hashtag gotuję z Miss PK, żebym łatwiej mogła znaleźć Wasze zdjęcia na Instagramie. Trzymajcie się ciepło, dzięki za oglądanie i do jutra. Buziaki, pa, pa.